Wielu z Was pamięta z pewnością złotą kadrę Austriaków z czasów Aleksandra Pointnera. Thomas Morgenstern, Gregor Schlierenzauer, Wolfgang Loitzl, Martin Koch i Andreas Koffler. To piątka Austriaków, która odnosiła wielkie sukcesy na skoczniach świata przez dekadę. Lata 2005-2015 w mniejszym lub większym stopniu należały właśnie do tej piątki. Jako drużyna stworzyli zespół praktycznie nie do pokonania, a w ciągu 10 lat tylko jeden raz nie zdobyli Pucharu Narodów. W pozostałych 9 sezonach byli niepokonani. Z całej tej grupy najdłużej na szczycie utrzymywali się Morgenstern, Schlierenzauer i Koffler. Jednak ostatni z nich zazwyczaj pozostawał w cieniu wcześniej wspomnianej dwójki. Podczas gdy zdobywali oni Puchary Świata oraz złote medale na Mistrzostwach Świata i Igrzyskach Olimpijskich, Koffler również sięgał po medale, jednak zazwyczaj srebrne, a w klasyfikacji łącznej Pucharu Świata zajmował miejsca w czołówce, choć nigdy nie zwyciężył całego cyklu. Jednak co ciekawe, to właśnie Andreas Koffler jest ostatnim przedstawicielem tej grupy, któremu udało się stanąć na podium zawodów Pucharu Świata. Miało to miejsce w sezonie 2016-17 na skoczni w szwajcarskim Engelbergu. Konkurs ten był więc pewnego rodzaju symbolicznym zamknięciem ważnego rozdziału w austriackich skokach. W dzisiejszym filmie przyjrzymy się drodze Kofflera do tego ostatniego sukcesu oraz samym zawodom w Engelbergu. Zacznijmy od tego, że najlepsze chwile kariery Kofflera przypadały na lata 2009-2012. 3 sezony wypełnione wielokrotnymi zwycięstwami, konkursami zakończonymi na podium, medalami Mistrzostw Świata i zwycięstwem w turnieju 4 skoczni. Sezon 2012-13 rozpoczął się podobnie. Koffler wygrał nawet 2 konkursy, jednak od stycznia 2013 roku jego forma nagle się załamała. Aż do roku 2016 zaledwie kilka razy udało mu się zakończyć zawody w czołowej dziesiątce, przy czym jeden raz w 2014 roku stanął na podium. Jednak jego dyspozycja z czasem jedynie się pogarszała. Pod koniec sezonu 2015-16 nie był nawet w stanie dostać się do drugiej serii zawodów. Letnie Grand Prix 2016 przyniosło niewielką poprawę. Koffler punktował w każdym konkursie, w którym wystartował, jednak walka o czołówkę wciąż była poza jego zasięgiem. Nic więc nie zapowiadało tego, że sezon 2016-17 mógłby przynieść przełom w jego dyspozycji. Inauguracyjne zawody w Kusamo pokazały jednak, że 32-letni skoczek jest jeszcze w stanie rywalizować na najwyższym poziomie. Zajął w nich 8 oraz 6 miejsce, a tydzień później w Klingenthal ponownie był 8. Następnie w Lillehammer znalazł się poza 10, jednak był to jedynie wypadek przy pracy, co pokazały następne zawody na jednej z ulubionych skoczni Kofflera w Engelbergu. W pierwszej kolejce pierwszego konkursu Austriak trafił na mocno niekorzystny wiatr, z którym nie do końca sobie poradził, jednak 128 metrów pozwoliło mu zająć 10. lokatę. Przy niewielkich stratach punktowych do czołówki oznaczało to możliwość walki o znaczny awans w drugiej serii. Przed finałowym skokiem Kofflera na czele znajdował się jego rodak Stefan Kraft, który osiągnął 130 metrów. Koffler, będący w najlepszej od lat dyspozycji, na jednej ze swoich ulubionych skoczni czuł się z pewnością wyjątkowo zmobilizowany. Silny wiatr z tyłu nie ułatwiał zadania, jednak Austriak oddał wręcz niewiarygodny skok zakończony na 139 metrze i 50 centymetrze. Andreas Koffler raz jeszcze przypomniał o sobie kibicom, a jego radość po skoku przypomniała jego najlepsze lata. Skaczący po nim Stefan Laje nie zbliżył się nawet do jego wyniku. Jednak kolejny zawodnik, Domen Preutz, uzyskał aż 137,5 metra, co pozwoliło mu dość wyraźnie wyprzedzić Kofflera. Obaj zawiesili jednak poprzeczkę bardzo wysoko i mogli spodziewać się dużego awansu. Kolejni skoczkowie, Kamil Stoch, Peter Preutz, Daniel André Tande i Dawid Kubacki, nie byli w stanie zbliżyć się nawet do Kofflera. Na górze pozostała już tylko trójka. Daiki Ito uzyskał 129 metrów i tak samo jak jego poprzednicy znalazł się daleko za Austriakiem. Na belce zasiadł Richard Freitag, którego skok definitywnie zapewnił Kofflerowi długo wyczekiwane podium. Zaledwie 126,5 metra dało mu dopiero 8. miejsce.
Prowadzący po pierwszej serii Michael Haybeck stanął jednak na wysokości zadania, a skok na odległość 134 metrów pozwolił mu odnieść pewny triumf. Miejsce na najniższym stopniu podium było jednak dla Kofflera niczym zwycięstwo. Był to powrót do czołowej trójki po dwóch sezonach przerwy i w sumie po czterech słabych sezonach pełnych wahań formy. Wydawało się wtedy, że przed Kofflerem niezwykle udany sezon. Sprawy potoczyły się jednak zupełnie inaczej. Po sukcesie w Engelbergu Koffler stopniowo znowu zaczął tracić formę. Ani razu nie udało mu się już dostać do czołowej dziesiątki, a zawody w Trondheim, gdzie zajął 30 miejsce, były ostatnimi w karierze Kofflera, kiedy to dostał się do drugiej serii. Pod koniec 2017 roku Koffler poinformował o walce z poważną chorobą autoimmunologiczną, która przekreśliła jego starty w sezonie 2017-18. Po wyzdrowieniu postanowił dać sobie jeszcze szansę w sporcie. We wszystkich konkursach letniego Grand Prix 2018, w których startował, wchodził do 30, co dawało nadzieję przynajmniej na powrót do przyzwoitego poziomu. Zimą jego forma była jednak fatalna. Koffler wystartował w kilku konkursach Pucharu Kontynentalnego, kończąc je w drugiej dziesiątce, po czym otrzymał szansę startu w austriackiej części turnieju czterech skoczni. Zarówno w Innsbrucku, jak i Bischofshofen nie zdołał przebrnąć kwalifikacji. Jak się okazało, było to jego pożegnanie z Pucharem Świata. 12 stycznia 2019 roku wystąpił jeszcze w zawodach Pucharu Kontynentalnego na skoczni w Bischofshofen, jednak nie zdołał awansować nawet do drugiej serii. Jakiś czas po zakończeniu sezonu 35-letni Andreas Koffler poinformował oficjalnie o zakończeniu sportowej kariery. Mimo że Austriak przez znaczną jej większość pozostawał w cieniu dwóch swoich kolegów z kadry, Morgensterna i Schlierenzauera, to jednak tworzył niezwykle ważną część austriackiego zespołu przez wiele lat, a jego osiągnięcia indywidualne również są liczne i znaczące. Zostanie też zapamiętany jako ostatni skoczek ze złotej austriackiej kadry, który stawał na podium konkursu Pucharu Świata. Oczywiście ostatnim aktywnym skoczkiem z tej kadry jest wciąż Gregor Schlierenzauer. Jednak jego słaba od lat dyspozycja może uniemożliwić mu wejście do czołowej trójki po raz kolejny w karierze. A jak wy wspominacie Andreasa Kofflera i zawody w Engelbergu z 2016 roku? Swoją opinią możecie podzielić się w komentarzu. Tymczasem dziękuję za obejrzenie mojego filmu i zapraszam do oglądania następnych. Zachęcam również do zostawienia łapki w górę i zasubskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robisz. A na razie, do usłyszenia.